Jerry, wiesz co? Może weźmiemy te dziwne dzieci, które tutaj właśnie były. Powiem ci, że raczej wolą chyba nikogo nie brać. Albo wiesz co? W sumie weźmy, zobaczymy jak to będzie. W każdym razie pamiętajcie, żeby kończyć, stawić łapę w górę, suba, dzwonki i napiszcie w komentarzu, kogo wolicie, Whitiego, czy może wolicie Luka. A po obejrzeniu tego filmu kliknijcie w pierwszy link w opisie i zobaczcie film z wymiany komputera dla mnie. Elolu, cześć, witajcie moi drodzy, ja jestem Jeremy, dzisiaj ze mną jest Jerry. Siema Jerry w ogóle. No siema, siema, to i słuchajcie, mieszkamy tutaj sobie, słuchajcie, sami na razie, zobaczcie, wynajmujemy sobie taki piękny domek i pomyśleliśmy, słuchajcie sobie, że w sumie brakuje nam, słuchajcie, tutaj jakichś dzieci, słuchajcie, pomyśleliśmy, że adoptujemy sobie, słuchajcie, dzieci, jakieś dziecko, słuchajcie, adoptujemy, Jerry, co ty na to, wychowamy sobie jakiegoś, no, będziemy mieli syna. No to jest świetny pomysł, tak, mamy taki wielki dom, tyle pokoi, to możemy sobie kogoś zaptować. Dokładnie, będziemy tutaj taki wielki telewizor, Jerry, na tym się takie kreskówki obejrzy. Telewizor, jaka wygodna kanapa w ogóle. No dokładnie, no, co ty na to, stary, abyśmy, słuchaj, pojechali i spróbowali adoptować jakieś dziecko, co ty na to? Oj, mi się wydaje, że to jest naprawdę świetny pomysł, tylko no musimy sobie jeszcze, wiesz, jakieś to dziecko takie, może, nie wiem, jakieś, co, w ogóle, jaki masz pomysł, żeby jakie dziecko zaadoptować? No ja nie wiem, stary, jakie dziecko, no może poszukamy, wiesz co, słyszałem o takim jednym miejscu, gdzie można adoptować dzieci, słuchaj, i tam można zobaczyć różne dzieci, i co ty na to, abyśmy pojechali tam i zobaczyli, ale co ty na to, stary? Nie ma na co czekać, możemy od razu brać samochód, jedziemy, tylko muszę wyprowadzić z garażu. Dobra, to wyprowadź z garażu i słuchajcie, wyjeżdżamy zobaczyć, co to takiego, słuchajcie, będą za dzieci. Dobra, słuchajcie, moi drodzy, Jerry, masz piękne auto tutaj, widzę, naprawdę, słuchajcie, no, mamy super. Tak. Auto. W każdym razie, słuchajcie, moi drodzy, pojedziemy sobie teraz do właśnie tego punktu, gdzie będziemy mogli, słuchajcie, adoptować jakieś dziecko. I zobacz, Jerry, tutaj daleko, znaczy tutaj w sumie niedaleko, tutaj w prawo, zobacz, w prawo i tutaj, prawo, jak teraz kręcimy w prawo. I tutaj, słuchajcie, pojedziemy jeszcze prosto, tu jest takie miejsce, gdzie, o tutaj po lewo teraz, w lewo. I tu jest galeria handlowa, okay. Dalej, o tam. Nie, tylko nie, co ty, nie pokrawę rzeźniku, Jerry, jak ty jeździsz, Jerry? Dobrze, potrafię, Jerry, pod prąd. Dobrze, spokojnie, tutaj zobacz, tutaj, o tutaj po prawej, tu po prawej, po prawej, no już, Jerry. Kto ci dał prawo jazdy? A, no co ty robisz? To się wyklepię się, dobra, Jerry, jak ty? Ja to jest nowe auto z salonu, Jerry. Dobra, idziemy tutaj, chodź, idziemy teraz tutaj. I zobacz, tutaj jest takie miejsce, gdzie można zobaczyć różne dzieci do adopcji. Więc siadaj tutaj obok mnie i zobaczymy, co, kto tutaj taki będzie. Dobra, stary, zobaczmy, kto tutaj taki będzie. W każdym razie, dobra. O, zobacz, ktoś wychodzi. Ktoś wychodzi, kto to jest? Przepraszam cię bardzo, kim ty jesteś? Zobacz, ale ma jakiś taki niebieski ubiór w ogóle, stary. Kto to może być? Cześć, kolego. Witajcie, jestem Luka i przyszedłem spod wody, adoptujcie mi, bo uciekam przed moimi rodzicami, którzy chcą mnie porwać do głębi wody, bo nie lubię, jak wychodzę na zewnątrz. Stary, czy to jest... Co on mówi, ty go słyszysz? Aha. Pod wody, co? Ucieka? Wiesz co, ale kolego, ile ty masz w ogóle lat? Mam 12 lat, proszę, pomóżcie mi, naprawdę, rodzice mnie gonią, zaraz tutaj będą, szybko, bierzcie mnie! Wiesz co, stary, no dobrze, ale kolego, przepraszam, czyli ty jesteś w ogóle jakiś taki miły, że tak powiem? Jestem bardzo miły, będę wspaniałym waszym synem, kocham wszystkich, wszystko, proszę, tylko mnie wejście, naprawdę, jestem superanski! Aha, no dobra, wiesz co, Jerry, to może my go może weźmy, zobaczymy, no, a może jak... może go weźmiemy, zobaczymy. Dokładnie, jak to taki próbny okres, no dobra, to w takim razie, Luka, chodź tutaj na próbny okres, to chodź z nami do auta, pójdziemy w takim razie, zobaczymy w ogóle, co ty tutaj, kim ty jesteś w ogóle, ewentualnie jak nie, to weźmiemy kogoś innego, dobra, więc chodź tutaj do auta, Jerry, wsiadajmy tutaj do auta, chodź Luka na bagażnik, dobra, już, i chodźmy. Już siada, jedziemy do domu, jedziemy pokażemy do domu. Ci, gdzie mieszkamy. Dokładnie. Tak, chodźcie, już jesteśmy w takim razie przy domu, więc chodź Luka, chodź tutaj chłopaki, i teraz słuchajcie, Luka, więc tak, to jest tutaj twój dom, tutaj ogólnie my mieszkamy, tutaj na górze jest twój pokój, o tutaj, tak, chodź, zobacz. Pokażemy ci, dokładnie. Ogólnie tu czuj się jak u siebie, czuj się oczywiście. Jak u siebie, dokładnie. Co taki mały? Pod wodą tutaj miałem taki wielki glony, że co wy sobie wyobrażacie w ogóle? Wiesz co, Jerry, oni tych... No właśnie narzeka na pokój, posłuchaj, który to jest piękny pokój, masz tutaj komputer. Czemu nie ma tutaj RTX-a 3070? Co wy sobie myślicie? Co za słaba karta graficzna? Wy, co wy sobie wymyślicie w ogóle? Wy jedne tutaj, co wy sobie wyobrażacie? Zobacz, Jerry, czemu jest taki, ma taki dziwny wyraz twarzy? On mi narzeka na komputer, ale dobra. To dopiero samochód kupiłem, przecież nie mam pieniędzy na takie rzeczy. Ja też nie mam, Luka, posłuchaj mnie, no my tutaj staramy się bardzo z tobą tutaj być i w ogóle masz tutaj fajny pokój, masz naprawdę czysty, fajny pokój. Nawet masz dwa łóżka dla siebie. Masz dwa łóżka nawet. Ja chcę trzy łóżka, rozumiecie? Inaczej was zjem, z moimi rodzicami wypełźniemy z wody. Wiesz co, Jerry, wiesz co, dobrze, to kolego, poczekaj tutaj, poczekaj. O, Jerry, wiesz co, poczekaj, chodź na chwileczkę tutaj. Jerry, wiesz co, on jest naprawdę dziwny, się go boję po prostu. Jest straszny, jest ja tak samo w ogóle, się go boję, on był taki miły. Coś? Dobra, wiesz co, jedziemy go chyba oddać, co? No, wiesz co, może tak zrobimy w ogóle. Luka, posłuchaj mnie, bo jest taka sprawa. A co? Jaka sprawa jest? Teraz to jest mój dom, a nie wasz, tak? A masz tutaj, zaraz was dojadę. A masz! Au! Stary, robisz kierunek! Co tu się dzieje, Jerry?
uciekaj stąd, co tu się dzieje, Jerry? Szybko, chodź. Dobra, słuchaj, zamknijmy się tutaj. A, szybko uciekamy, dobra, wiesz co? Jerry, powinniśmy go do wody dać, chodźmy, dajmy go do wody, bo wtedy go rodzice chyba zabiorą. Wody. Luka, chodź tutaj za nami, chodź za nami, Luka. Za nami, pokażemy Luka, ci fajne super miejsce. Miejsce, zobacz, super miejsce ogólnie, dużo, wtedy tam masz trzy łóżka po prostu i RTX 1070. Tam to wszystko jest, naprawdę. Chodź tutaj, zobacz tutaj, no, i teraz tutaj. Szybko. Chodź do wody, o! Jest, skoczył za nami. Co wy zrobiliście ze mną? O, mama, tata, nie chcę. Dobra, Jerry, uff, chyba go wchłonęło, stary, chyba go jakaś kałamarnica wielka zżarła. Co to było nie, za... Nie, ja... Co to co, było, Jerry? Nie, pójdziemy co? Zobaczyć, co jeszcze jakieś co? Dzieci, co? Nie, Jerry, ale zaraz, to było... To jest to... Zobacz, nie ma go! Co jest w ogóle, Jerry? On się jakiś... rozpłynął w tym On jest wodzie, jakiś nienormalny, jest. Słuchajcie, moi drodzy, nie, ja mam nadzieję, że kolejne dziecko będzie przynajmniej normalne, słuchajcie, bo to było jakieś nienormalne. Dobra, Jerry, wiesz co, tam jest ten cały, nie wiem, miejsce, gdzie adoptujemy. No, przyjdziemy się, już tam zobaczymy. Dokładnie, zobaczmy, kto tam w ogóle będzie, może będzie, słuchajcie, ktoś lepszy, może nie będzie przynajmniej jakichś dziwnych gości z pod wody. Oby się już nikt taki nie trafił. Dokładnie, w każdym razie, dobra, chodźmy tutaj. Dobra, słuchajcie, tu jest ten wybieg dalej, więc zobaczmy, kto tutaj będzie dalej i mam nadzieję, że przynajmniej będzie ktoś normalny. Dobra, Jerry, to zobaczmy, kto to jest? Boku wygląda fajnie, co to jest? Elo, jestem Witty! Jerry, kto to jest? Elo, wina, jestem Witty i zaraz wszystkich wysadzę, jestem wielką bombą, jasne? Jerry, wiesz co, czy my jesteśmy on pod jest, dobrym adresem? On jest, powiedział, że jest bombą? Wiesz co? Albo mnie adoptujecie, albo zaraz wybuchnę to miejsce razem z wami. Wiesz co, Jerry, mi się wydaje, że powinniśmy rozważyć taką opcję pod tytułem adoptujmy go. Co ty na to, Jerry? Tak, świetny pomysł, możemy spróbować. Możemy spróbować, tylko Witty, błagam cię bardzo, mógłbyś się z niej wysadzać tutaj? W ręce. Dobra, ale macie mnie adoptować i ma mieć najlepsze jedzenie i najlepsze łóżko, jasne? Dobra, to... Tak, załatwimy wszystko. Tak, to Witty, Witty, chodź tutaj za nami, chodź, zapraszamy cię. Zapraszamy i tutaj teraz, tutaj chodź, pójdziemy tutaj, dobra, więc chodźmy w takim razie, pojedziemy do naszego domu, Jerry, słuchaj, nie wiem, czy to jest dobry pomysł, żebyśmy z nim do naszego domu jechali, to on jak go wysadzi a, w ogóle. No właśnie, co jak go wysadzi, albo spalić, cokolwiek, dobra, wiesz co, spróbujmy, tylko pójdę szybko po samochód. Dobra, to leć po samochód. Witty, spokojnie, zostaw tą broń, Witty, zostaw tą broń. Już, dobra, spokojnie, zostawię tą broń, ale masz się ogarnąć. Jestem już. Dobra, Jerry, dobra, więc chodź, słuchaj, stary, bo, dobra, ja tu siedzę, ale dobra, Witty, spokojnie, tylko nie wybuchaj, dobra, jedziemy do domu, Witty, spokojnie teraz, bądź spokojny, dobra, Jerry, jedziemy do domu z nim, ale jedziemy, jedziemy, tak. Dobra, więc słuchaj, Jerry, naprawdę musimy teraz coś tutaj takiego zrobić, żeby to dziecko nie wybuchło i to jest troszeczkę dziwne, moi drodzy, ale dobra, więc chodźmy tutaj, dobrze, Witty, tu jest twój dom, chodź teraz za nami, ty ogólnie mieszkał z nami taki Luka, ale nie przejmuj się, tego Luka już nie ma, więc dobra, ma chodź już, tutaj, masz mieszka. Tutaj taki fajny pokój z dwoma łóżkami, więc sobie wybierz jak ci wygodnie. Calutki twój oczywiście. Tak, calutki twój, chodź tutaj, Witty, a tutaj zobacz sobie komputer masz, więc sobie możesz grać na komputerze. Dobra, mam nadzieję, że jest łatwopalny, bo zaraz tego już nie będzie. Grywy, Witty, dobra, spokojnie. Witty, gdzie ty idziesz? Ej, Witty, chodź tutaj. Dobra, zły Witty. Domu, no. Witty, uspokój się, zostaw ten ładunek, Witty, dobra, dobry Witty, chodź, zostaw, zbierz ten ładunek. Ja się tak zastanawiam, że to chyba nie był dobry pomysł, że my go wpuściliśmy. Poczekaj, Jerry. Ha, dobra, teraz to jest mój dom, przejmuję ten dom i zaraz go wysadzę, elo, haha. Wiesz co, Jerry, poczekaj, załatwmy to. Witty, proszę cię bardzo, nie skacz na tą szafkę, dobry Witty, idziesz teraz za mną, za tatusiem, chodź za tatusiem, zostaw tą broń, Witty, idziemy za tatusiem, idziemy teraz tutaj, usiądź na tej toalecie, stary, wspłuczę go do kibla, co ty na to, spłuczemy go do rury, Witty, tutaj! Najszybciej, pozbądź się go po dobra, prostu. Dobra, Witty, chodź tutaj, chodź za mną, chodź tutaj, o tutaj, i teraz chodź do tej rury, tutaj, wskocz tutaj, bardzo dobry Witty. I co teraz? Teraz tak sobie stój, spokojnie, stój. Dawaj, już. Spokojnie, dobra, więc spłuczę go, uwaga, 3, 2, 1, a masz! Haha, za duży jestem, nie weź się do mnie, a ty masz duży problem, bo zaraz będzie po tobie. Jerry, wiesz co, wiesz co, ja bym się stąd ewakuował jak najszybciej. Wiesz co, to nie jest zły pomysł, Witty, spokojnie, zostaw tą broń, Witty. Dobra, nie, chodźmy stąd, odsuńmy się stąd, dobry Witty, zostań tam. Dobra, Jerry, chodź szybko do samochodu i wiesz co, ja mam pomysł, jedziemy, szybko jedziemy, on wejdzie do auta, szybko, czekaj, no. Dobra, już uciekam, spokojnie, o.
Słuchaj, on wysadzi nasz dom. Dobra, Jerry, więc poczekaj, bo czekajmy chwileczkę, bo on się stamtąd w końcu wyniesie, wiesz, Jerry? On się stamtąd w końcu wyniesie, on pójdzie sobie nie wiem gdzie, bo znudzi mu się, więc robimy akurat kółeczko i mi się wydaje, że go powinno nie być. Wiesz, Jerry? Co będzie najgorsze, jak wrócimy i nie będzie domu na przykład, no, wiesz, bo co, go zobaczymy. Wysadzi. Zobaczmy, zobaczmy. O, jest dom, zobacz, jest dom, chyba Whitney'ego, mam nadzieję, że go nie ma. Dobra, więc zaparkujmy, może Whitney'ego nie będzie, więc chodź, Jerry, zobaczymy w takim razie Whitney. Na razie go nie widzę. Do piwnicy włazić! Dobra, spokojnie, wychodzimy do piwnicy. No tak, tak, już chodzimy, oczywiście. On tu był, Jerry, ja myślę, że go nie ma. Dobra, spokojnie. Dobra, macie tutaj dynamit i teraz elo, papa! Stary... Uchło, co jest?